Soliści i zespoły działające w Kolneńskim Ośrodku Kultury wystąpiły w specjalnym koncercie noworocznym. Już po raz czwarty Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu organizuje koncert noworoczny. Jest to impreza cykliczna, która jest wpisana w kalendarz imprez kulturalnych ośrodka. W tym roku wyjątkowo na scenie pojawią się wszystkie grupy muzyczne, które po prostu działają w naszym ośrodku. Są to Dziecięcy Teatr Muzyczny pod opieką Anny i Pawła Podeszwików, Orkiestra Miejska pod batutą Pawła Podeszwika, Zespół Niebieskie Migdały i Zespół Dziewczyny z Plusem. W tym roku jest bardzo duża frekwencja, jak widzimy na widowni. Mam nadzieję, że spodoba to się mieszkańcom w Kolna w sposób nowatorski przedstawione kolędy polskie, jak i zagraniczne. Nie zrozumiałem, ale zrozumiałem, że nie ma.
wstajęce stał się. Wielkie brawa!